Tak, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, o który Państwo dawno pytaliście się, prosiliście. To jest temat unikającego stylu przywiązania. Druga nazwa tego zaburzenia, powiedzmy tak, no można nazwać to zaburzeniem, tak czy inaczej, bo to pochodzi z traumy. Zaraz o tym porozmawiamy. Druga nazwa to kontrzależność. Zachowanie kontrzależne. Są zachowania zależne, są osobowości zależne, są osobowości współzależne i są osoby kontrzależne. Kim jest taka osoba? O co tu chodzi, tak? Z tą kontrzależnością albo unikającym stylem przywiązania. To jest ktoś taki, kto gdzieś bardzo, bardzo głęboko w środku, bardzo by chciał mieć bliskie relacje. Ale ponieważ ta osoba w pewnym momencie swojego życia, prawdopodobnie w dzieciństwie, przeżyła traumę związaną z bliskimi relacjami, ta osoba ukrywa to przed sobą i za każdym razem, kiedy relacja jakby dochodzi do pewnego momentu, do pewnego punktu, taka osoba się wycofuje, mimo że bardzo by chciała, mimo że bardzo by jej albo jemu zależało na bliskich relacjach, mimo że tych bliskich relacji szuka tam przez większość życia, tak? Co to oznacza? Zaraz porozmawiamy o tym i co z tym można zrobić. I co można zrobić komuś, kto jest w relacjach z taką osobą, a sam na przykład ma osobowość współzależną. Przede wszystkim zobaczmy to na przykładzie, w jaki sposób działają na nas różne traumy z dzieciństwa. Załóżmy, jesteśmy małym dzieckiem, podchodzi do nas mama i patrząc nam prosto w oczy, pyta się, czy ty masz mi coś do powiedzenia? I dziecko nie wie, o co jej chodzi, a mama się nie odzywa przez następne godziny albo przez następne dni. A karanie ciszą, no to po pierwsze jest sposób przemocy, bardzo, bardzo mocny. A w sytuacji małego dziecka to jest ogromna trauma, dlatego że kiedy mama się nie odzywa, dziecku się wydaje, że świat się kończy, że ziemia ucieka mu spod nóg, że ono nie przetrwa, że ono nie wie, co ma zrobić, ono nie wie, jak przetrwać. Kiedy mama się nie odzywa, dziecku się wydaje, że stanie się coś strasznego, nieodwracalnego. I załóżmy, z takiego dziecka wyrasta dorosły człowiek, który przychodzi do pracy, a w pracy była jakaś, załóżmy, umowa. Miało być jakaś impreza, załóżmy, tak, albo uroczystość, albo jeszcze coś. I ten ktoś miał załatwić coś pod względem tej imprezy, załóżmy, tak. I podchodzi do niego kolega z pracy i tak żartobliwie się pyta: słuchaj, a ty masz mi coś do powiedzenia? A ten ktoś na przykład zapomniał o tym, że miał coś załatwić. Niechcący po prostu, nie pamiętał, o co chodzi. I słysząc słowa, a ty masz mi coś do powiedzenia, taka osoba może albo wybuchnąć bardzo nieadekwatnie, bardzo się rozlościć, zdenerwować się, albo po prostu wyjść z pokoju i może nawet nigdy do tej pracy nie wrócić. I mimo że ten człowiek będzie, kiedy już ochłonie, logicznie rozumiał, że w sumie nic takiego się nie stało i nie wiadomo dlaczego tak wybuchnąłem albo wybuchnęłam, ale te emocje, które się przeżyje w momencie tego, masz mi coś do powiedzenia, one będą na tyle nieprzyjemne, że człowiek nawet nie będzie się zastanawiał nad zmianą pracy. I Państwo możecie, myślę, że
przytoczyć z własnego doświadczenia, z własnego albo z doświadczenia w relacjach z innymi osobami, tak, kiedy ktoś wydawałoby się bardzo nieadekwatnie reagował na jakąś błahą sprawę. Także możliwe, że coś w tym było głębiej. Osoby z taką kontrzależnością o unikającym stylu przywiązania, powtórzę, to są ludzie, którzy bardzo chcą bliskich relacji, ale oni, mając to doświadczenie zawodu na kimś, kto był im bliski, mając w doświadczeniu ten ból, kiedy twoje emocje, twoje uczucia nie są ważne, są deprecjonowane albo wyśmiewane, albo ty sam nie jesteś ważny i tak dalej, i tak dalej. Takie osoby zachowują się w relacjach, jakby dochodząc do pewnego momentu, wycofują się. Na przykład ktoś, załóżmy, mamy rzekę i mamy przez nią most. I ktoś idzie przez ten most i w pewnym momencie, gdzieś na środku, most się chwieje albo wypadają tam szczebelki, załóżmy, to jest drewniany taki mostek. I osoba, która idzie przez most, przywraca się i mało się nie zabija. Jest poturbowana, jest pokaleczona, doznała różnych takich przykrości w związku z tego upadku z mostu. I mija jakiś czas i ten ktoś znowu idzie przez most, żeby przejść na drugi brzeg rzeki. I znowu w tym samym momencie ten most, nie wiem, robi się tam dziura, nie wiem, cokolwiek, albo on się chwieje, ten most, albo nie wiadomo, co się dzieje. W każdym razie ta osoba znowu spada z tego mostu, znowu jest poobijana, znowu ma jakieś rany. I po jakimś dłuższym czasie ten ktoś widzi na drugim brzegu rzeki kogoś, do kogo ma sympatię, kto wygląda na człowieka, do którego można mieć zaufanie, z kim osoba, która dwa razy spadła z mostu, z kim ta osoba mogłaby mieć bliższą relację, i znowu ten ktoś podejmuje się tej podróży przez most, ale tym razem idzie bardzo wolno. Idzie bardzo, bardzo powoli. Każdy krok na tym moście jest dla takiego kogoś ogromnym wyzwaniem i walką nad sobą. I bardzo często partnerzy osób o unikającym stylu przywiązania skarżą się na to, że ich partner bardzo powoli rozwija tą relację, że nie wiadomo, o co chodzi, tak? Załóżmy, tam relacja trwa 3 lata i nie w tą, ani nie w drugą stronę. Jeśli nie chcesz mieć relacji, no to zrezygnuj. Jeśli chcesz mieć, no to idziemy w tą relację. Ale osoby o unikającym stylu przywiązania, im każdy krok daje się z ogromnym wysiłkiem. I jeśli w relacjach z takim kimś my zrobimy coś na przykład nieprzewidywalnego, albo z tymi ludźmi trzeba być naprawdę bardzo przezroczystym, przewidywalnym, nie wolno manipulować i nie wolno dawać mu do zrozumienia, licząc, że on się domyśli, jak należy postąpić. Nie, ta osoba nie będzie się domyślać,
A na odwrót, jeśli zauważy jakikolwiek, jak jej się będzie wydawało, nieuczciwe zamiary, ta osoba się schowa, tak jak żółwik, jak jest bezpiecznie, wyciąga swoją główkę z tego swojego pancerza, żeby zbadać teren. I broń Boże, będzie jakiekolwiek niebezpieczeństwo, on bardzo szybko się schowa z powrotem, bardzo długo nie wyjdzie z tego pancerza swojego. Więc w relacjach z osobowościami kontrzależnymi należy być bardzo przezroczystym i przewidywalnym i mieć bardzo dużo cierpliwości. Ale tak, i partnerzy takich osób często skarżą się na to, że ta relacja jakby no jest bardzo, bardzo powolna. Nie wiedzą, o co chodzi. Więc każda osoba, która zauważyła coś u siebie i uczciwie sobie odpowiedziała na to pytanie, że tak, ja jestem unikającym stylem przywiązania, mam unikający styl przywiązania, po prostu pracować należy z psychologiem, albo może nawet samemu. Jeżeli ta trauma nie jest aż tak ogromna, można ją pokonać samemu. Jak pokonać, na przykład, na razie dać sobie spokój z relacjami damsko-męskimi i znaleźć sobie po prostu przyjaciela albo przyjaciółkę. Znaleźć sobie kogoś, kto zostanie naszym przyjacielem i będzie odbierał nas takimi, jakimi my jesteśmy. Bez prób nas zmienić, bez prób wyrażania niezadowolenia, bez jakiejś tam krytyki, tak? To jest możliwe. Spotkać po prostu kogoś, kto będzie nas akceptował, lubił takimi, jakimi jesteśmy. Przed kim nie trzeba będzie udawać siebie kogoś, kim nie jesteśmy, tak? I na tym polega terapia dla osoby o unikającym stylu przywiązania. Znaleźć przyjaciela, który będzie absolutnie uczciwy, życzliwy, wyrozumiały, nie krytykujący, z którym będzie można rozmawiać na różne tematy, być sobą i nie ukrywać, nie starać się być tam bardziej, nie wiem, idealnym, czy tam zaradnym, czy tam jeszcze coś, tak? Niż jest w rzeczywistości. I to już będzie taka bardzo dobra terapia. Później można będzie, kiedy już przeżyje się to doświadczenie, jak to jest, kiedy ciebie lubią, kochają, takiego, jaki jesteś w rzeczywistości, bez żadnych ale, bez żadnych wymagań, bez żadnych tam poprzeczek, stawiania poprzeczek, to można już będzie próbować przejść z kimś innym, tak, próbować zbudować bliskie relacje. Jeżeli ta trauma jest rzeczywiście bardzo głęboka i człowiek panicznie się boi nawet przyjaźnić się z kimś, tak, panicznie się boi wychodzić do ludzi. Takie osoby zazwyczaj są bardzo samowystarczalne, oni potrafią zrobić wszystko. Jeśli to jest mężczyzna, on potrafi prać, gotować, wszystko robić. Jeśli to jest kobieta, ona potrafi koło zmienić w aucie, przybijać gwoździe tam, robić remonty i tak dalej. To są osoby samowystarczające i zazwyczaj bardzo wysoko funkcjonujący społecznie, dlatego że żeby być niezależnym potrzebne są pieniądze, żeby nikogo się nie prosić, tak, i ten. Zazwyczaj to są inteligentni, utalentowani osoby i dobrze sobie radzący tam w swoich zawodach, powiedzmy. Tak, ale co chciałam jeszcze powiedzieć. Jeśli ta rama jest zbyt głęboka i człowiek jest naprawdę na maksa zamknięty i nie chce ani przyjaźni, ani niczego, jeśli mówi, że ja znam wasze te małżeństwa, ja znam wasze przyjaźnie, ludzie są zdrajcami, nie można nikomu ufać, i ja mam spokój i świetnie funkcjonuję bez nikogo, to wtedy rolę takiego przyjaciela może odegrać bardzo dobry psycholog. Szukać po prostu dobrego psychologa. I wtedy troszeczkę to ruszy i pomoże tej osobie chociażby minimalnie spróbować otworzyć się na innych ludzi.
to nie ma się czego bać, ponieważ już w pewnym wieku, zwłaszcza po traumach, mamy doświadczenie i na pewno już nie będziemy cierpieć tak, jak cierpieliśmy, kiedy było to po raz pierwszy jakaś trauma, kiedy nie wiedzieliśmy o tym, że istnieją traumy, kiedy nie wiedzieliśmy w ogóle nic o życiu i tak dalej, i tak dalej. Więc nie trzeba jakby deprecjonować swoje zdolności intelektualne i w ogóle emocjonalne i tak panicznie się bać relacji, że jakbyśmy nie potrafili w ogóle zrozumieć, kto jest przed nami, tak? Można powoli spróbować nawiązywać jakieś tam relacje, takie, na jakich nam zależy. To mówię do osób kontrzależnych. I spokojnie w każdej chwili można będzie się wycofać, tak? W każdej chwili, kiedy zobaczymy, że ktoś jest nieuczciwy albo ktoś nadużywa naszego dobrego serca, czy jeszcze coś. Spokojnie się wycofamy. Powiemy, paka dusznila i tyle, więc warto jednak się otworzyć, dlatego że dobrych ludzi, dobrych w takim ogólnym znaczeniu słowa, tak? Fajnych, sympatycznych jest sporo i nie ma sensu ograniczać siebie i robić swoje życie biednym w te emocje, które moglibyśmy przeżyć. Co oprócz tego? Oprócz takiej terapii, osoby o unikającym stylu przywiązania powinny też zrobić jedną rzecz, ponieważ takie osoby przeważnie myślą, że życie jest smutne, że ich życie jest smutne, że im się nic nie udaje, że jedyne emocje, które oni odczuwają, to smutek, żal, rozczarowanie, gorycz i jeszcze tam nie wiadomo co, to świadczy o tym, że takie osoby zazwyczaj nie potrafią rozumieć swoich emocji. Co oni powinni zrobić? Oprócz tego, że mieć tą terapię w postaci dobrego przyjaciela. Słuchajcie, naprawdę, takie osoby i to niby tak brzmi może bardzo prosto, że trudno uwierzyć, że to jest skuteczne. Natomiast osoba, która nie doświadczyła w swoim dzieciństwie zwłaszcza takiej absolutnie takiego akceptowania siebie, miłości do siebie, ciepła i najważniejsze, żeby to wszystko było bezwarunkowe. Jeśli nie było w twoim życiu takiej osoby, która by cię w ogóle przyjmowała, akceptowała bezwarunkowo, to naprawdę to będzie ogromna terapia w postaci takiego przyjaciela. Albo tak jak mówię, jeśli sprawa jest bardziej tam jakaś poważna, to w postaci takiego terapeuty. To zrobię po prostu cuda. Co jeszcze powinni zrobić osoby o unikającym stylu przywiązania? Napisać sobie na przykład tutaj na nadgarstku raz na 3 dni pisać jakieś emocje. Załóżmy emocja radość. Emocja radości. Piszemy tu sobie radość. I przez 3 dni robimy akcent za każdym razem, kiedy coś sprawi nam radość. Załóżmy, idziemy i widzimy malutkiego, sympatycznego kotka. Uśmiechnęliśmy się i łapiemy się na myśli, poczułem radość. Podjeżdżamy do centrum handlowego, gdzie nie ma miejsc do parkowania, ale my jesteśmy malutkim samochodem i akurat nam się udało zaparkować. I też odczuwamy radość. Więc akcentujemy na tym swoją uwagę, tak? Teraz poczułem znowu radość. I tak dalej przez 3 dni. Później kolejna emocja może być emocja strachu. Załóżmy, był jakiś głośny hałas i ja się wystraszyłem. O, poczułem strach. Albo jeszcze tam oglądam jakiś film i była jakaś scena i się wystraszyłem niespodziewanie, tak? Czyli uczymy się, tak po kolei różne emocje, uczymy się namacalnie widzieć, że nasze życie nie składa się tylko ze smutku, z goryczy, z cierpienia, że mamy mnóstwo emocji i radości, i szczęścia, i jesteśmy weseli, i możemy się czegoś wystraszyć, tak?
i możemy kimś gardzić albo czymś, że mamy ogromny spektrum emocji, ale właśnie u takich osób to ta jakby wiedza, to przekonanie siebie, że moje życie wcale nie jest takie nudne, beznadziejne, smutne i że muszę się zamykać przed całym światem. Takie coś, takie zapisywanie sobie tutaj tych różnych emocji i akcentowanie na nich swoją uwagę też będzie bardzo dobrą terapią. To mówię dla osób, którzy chcą sami samodzielnie przepracować jakieś tam swoje karaluchy, jak ja tam to nazywam. I co jeszcze? A, no i ostatnio nam zostało, ostatnie pytanie to jest taka sytuacja, kiedy bardzo często tak bywa, że w relacji albo w związku z osobą kontrzależną, czyli o unikającym stylu przywiązania, załóżmy to jest mężczyzna, będzie ktoś, jeśli osoba o unikającym stylu przywiązania jest mężczyzna, to jego partnerką, kobietą, będzie ktoś, kto ma typ osobowości współzależny. Czyli kontrzależność może mieć partnera, przyciąga się, tak? Współzależnego. Co to oznacza? Jeśli mężczyzna ma osobowość kontrzależną, czyli unikający styl przywiązania, on zawsze będzie nie do końca otwarty, nie do końca pozwalał zbliżyć się do siebie. Zawsze będzie, jakkolwiek się zbliżając, on będzie miał no, chociażby jakieś 10% takiego dystansu. On, tego będzie więcej na samym początku relacji zwłaszcza. Ale z czasem może to być, da się zbudować naprawdę bardzo fajną relację z osobą o unikającym stylu przywiązania. To się da, ale to wymaga ogromnej cierpliwości od partnera takiej osoby albo partnerki. I jeśli jego partnerką będzie kobieta współzależna, to ona będzie chciała każdą chwilę spędzić z nim, ze swoim ukochanym. Cały czas robić coś razem. Cały czas, nie wiem, zdzwaniać się, mówić o swoich emocjach, o tym, że tęskni i tak dalej, i tak dalej. Po pracy spędzać, planować czas razem. I oczywiście będzie takiej dziewczynie będzie bardzo przykro, ale jeśli ona wie, że jej partnerem jest osoba o unikającym stylu przywiązania, to po prostu nie trzeba tego brać jakby do siebie, że on mi chce coś pokazać. Zazwyczaj nie, on nie chce nic pokazać, on po prostu, to jest człowiek, który przeżył traumę, byłoby dobrze, gdyby on zdawał sobie z tego sprawę, wtedy wszystko pójdzie jeszcze łatwiej i związek tylko zyska na tym. A dziewczyna powinna być wyrozumiała i powinna nauczyć się jakoś planować swoje życie. Bo tak czy inaczej, jakąś odrębną sferę powinien mieć każdy człowiek. I nasz partner i my, no zawsze w ogóle należy unikać takiego zlewania się, tak, w jedną całość. Trzeba mieć też jakiś tam margines swojego czasu, swojego życia tylko dla siebie, tylko dla swoich spraw. A w takiej sytuacji tym bardziej partnerka osoby kontrzależnej powinna rozumieć, że no trochę trzeba dać swojemu partnerowi tą przestrzeń. I można po prostu umawiać się, że słuchaj, teraz my możemy na przykład zjeść razem śniadanie, potem ja ci dam parę godzin na czytanie twojej książki, a potem na przykład pójdziemy gdzieś do parku i jakoś wspólnie planować czas. I trzeba pamiętać, i w tym czasie uwzględniając też wolny czas dla swojego partnera. I co jeszcze można tu powiedzieć. Ja myślę, że chyba, że o wszystkim powiedzieliśmy.
dużo cierpliwości, swój wolny czas. Aha, i jeszcze bardzo ważna rzecz. Partner albo partnerka osobowości o unikającym stylu przywiązania powinni pamiętać o jednej rzeczy, że wszystko, co oni robią, powinno być przezroczyste i przewidywalne. O wszystkim mówić swojemu partnerowi, planować, co chcemy zrobić, to życie powinno być po prostu przezroczyste. Takie życie przewidywalne z czasem może się co prawda znudzić, ale w relacjach z kimś o unikającym stylu przywiązania to jest koniecznością. Inaczej, jeśli taki ktoś zauważy, że nie do końca jesteśmy otwarci albo przezroczyści, albo przewidywalni, on znowu się schowa jak ten żółwik do swojego pancerza i wyciągnąć go stamtąd po prostu się nie da. Z taką osobą, jeśli my nie odbierzemy telefon na przykład parę razy, to on, jeśli to jest mężczyzna, on więcej nie będzie dzwonił, tak? Jeśli zdrowy człowiek, zdrowy mężczyzna może zadzwonić po raz kolejny i spytać się, a co się stało, czemu nie odbierałaś, to unikający styl przywiązania nie zadzwoni, schowa się, ucieknie, tak jakby nie wiadomo, co się stało, dlatego że ci ludzie nie potrafią rozmawiać o emocjach. Oni ich po pierwsze nie mogą określić, nie mogą nazwać i tym bardziej nie potrafią o tym rozmawiać. A wszystko byłoby prościej, gdyby ludzie otwarcie po prostu i szczerze ze sobą rozmawiali, tak? I nie byłoby, nie ma co robić wielkiej tragedii, że ktoś tam nie odebrał telefonu. Dobra, no i to jest temat chyba już na dzisiaj wyczerpany. Piszcie, kochani, co myślicie, czy znacie takie osoby w swoim jakimś kręgu znajomych. Czy sami może macie taką osobowość, a może ktoś jest z was, kto miał taki unikający styl przywiązania i po tym, jak popracował nad sobą, to udało mu się tego pozbyć. Piszcie, kochani. Miłego popołudnia dla wszystkich. Do zobaczenia. Proszę pamiętać o subskrybowaniu kanału, bo będą bardzo ciekawe wideo niedługo. O miłości, oczywiście. Jak rozkochać w sobie kogoś. I jaka osoba dla nas będzie najbardziej odpowiednia. I nie zapominajcie, proszę, o lajkowaniu wideo, bo autorce będzie bardzo miło. Do zobaczenia, kochani, pa!